Wielkimi krokami zbliża się 13. kolejka Fortuna pierwszej ligi. Dla piłkarzy Lechii Gdańsk oznacza to spotkanie na własnym stadionie na Polsat Plus Arenie Gdańsk ze Stalą Rzeszów. To spotkanie już w najbliższą sobotę o godzinie 15. Na przedmeczowej konferencji prasowej jest z nami trener Lechii Gdańsk Szymon Grabowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Iwan Żelisko, nasz pomocnik. Dzień dobry. I Aleksander Szawliukin, członek sztabu szkoleniowego, który w dniu dzisiejszym będzie naszym tłumaczem z języka ukraińskiego na polski. Dzień dobry. Na początek, panie trenerze, prosimy o słów kilka dotyczących przygotowań do tego spotkania ze Stalą Rzeszów. Czy w związku z tym, że tego spotkania z Polonią Warszawa nie było, to piłkarze mają więcej sił przygotowanych właśnie na to spotkanie? Na pewno przygotowania do tego meczu, można powiedzieć, nam się wydłużyły i z takim dużym wyczekiwaniem przygotowujemy się do tego spotkania. Po zawodnikach widać, że bardzo się rwą do tego, żeby zagrać już o ligowe punkty. Bardzo się cieszymy, że po tak długiej przerwie będziemy mogli znowu zagrać na swoim stadionie przy naszych kibicach i mam nadzieję sprawimy sobie bardzo fajny dzień, bardzo fajny weekend i zapunktujemy. Przeciwnik, jaki do nas przyjeżdża, można powiedzieć, jest na fali wznoszącej. Jest to zdecydowanie inna drużyna niż jeszcze na początku tego sezonu. Myślę, że ta seria, którą do tej pory mają, a jest to ostatnio 3 mecze wygrane, 1-1 remis, do tego zwycięstwo w Pucharze Polski, myślę, że pokazuje nam, z jak fajnie nastawionym rywalem przyjdzie nam się mierzyć. Myślę, że jest to drużyna taka połączona troszeczkę doświadczenia, troszeczkę młodości na czele tutaj z mądrym piłkarsko łyczko, inteligentnym kądziołką. Także na pewno czeka nas bardzo fajny pojedynek z drużyną, która na pewno nie przyjedzie tylko i wyłącznie się bronić, a będzie czekała na swoje momenty i będzie chciała wygrać. My mamy swój plan, swoje zadania i myślę od samego początku, już po meczu z Górnikiem Łęczna, chcieliśmy niezależnie od przeciwnika, z jakim będziemy się mierzyć, bardziej patrzeć na siebie i mam nadzieję, że ten czas pozwolił nam na to, żebyśmy w kolejnym etapie tych rozgrywek widzieli inną, jeszcze lepszą Lechię niż do tej pory. Dziękuję. Iwan, ostatnio trochę remisów, ale my wolimy patrzeć przez pryzmat tego, że jednak od 4 spotkań nie przegraliśmy meczu ligowego. Powiedz, czy to wam jako piłkarzom dodaje swojego rodzaju pewności siebie? Iwan, pytać o stanie 4 macie Szumienia. Ja думаю, що ми все рівно, всі гравці і тренерський штаб, ми очікували від нас перемоги. Ja myślę, że, ja mówię od Iwana, tak, myślę, że wszyscy zawodnicy i sztab oczekiwali w tych meczach od nas zwycięstwa. Tak, nie програли ми ці останні 5-4 mecze, ale my налаштовувались на більше. Tak, my nie przegraliśmy te mecze, ale my byliśmy nastawieni na więcej, na 3 punkty, na wygrane mecze. Zwyczajno zaraz my zadowoleni te, що у нас краще йдуть справи у захисті, тобто ми менше пропускаємо. Oczywiście my zadowoleni z tego, że mniej tracimy bramek. Ale dla nas також є дуже важливо перемагати в матчах. І для того ми працюємо з тижня в тиждень, щоб кожної суботи, неділі, п'ятниці набирати якомога більше очок. Ale dla nas jest bardzo ważne wygrywać i dlatego my trenujemy, żeby potem w piątek, w sobotę lub w niedzielę wygrywać te mecze. Dziękujemy, szanowni dziennikarze. To jest czas na zadawanie pytań. Widzę pierwsze. Dzień dobry, trenerze. Bartosz Graczkowski, lechia.pl. Ja jeszcze tutaj właśnie w nawiązaniu do tego meczu z Polonią. Czy to dla trenera był plus, że ten mecz był przełożony? No bo macie teraz więcej sił i mogliście się może jeszcze bardziej skupić na tym meczu ze Stalą? Czy może minus? No bo jednak czeka was ten maraton i będziecie musieli praktycznie w tydzień 3 mecze rozegrać. I też drugie pytanie, czy po tym meczu w Warszawie wracacie do Gdańska, czy może już udajecie się w kierunku tych? Na pewno. No na tą sytuację, jaka jest, nie mamy wpływu, nie mieliśmy wpływu i tutaj my musimy wszystko robić, żeby mentalnie się do tego czasu dobrze przygotować, tak jak mentalnie musieliśmy się też przygotować do tej przerwy, która na pewno nie jest dobra dla piłkarzy.
bo ostatni mecz, można powiedzieć, graliśmy już jakiś czas temu i przerwa reprezentacyjna, moment, kiedy mecz z Polonią został przełożony, na pewno nam nie pomagał, ale też no, w każdym momencie szukamy pozytywów i szukamy momentów, które pozwolą nam na jak najlepsze przygotowanie się do kolejnych spotkań. Nie interesuje nas, co będzie we wtorek, nie interesuje nas, co będzie w Tychach, interesuje nas, co będzie w sobotę przeciwko Stali Rzeszów i tak do tego podchodzimy. Myślę, że wszystko mamy w swoich rękach i bardzo dobry wynik w sobotę też nam pozwoli na to, żeby się przygotować lepiej, zregenerować lepiej i tak do tego podchodzimy. Krok po kroku, mecz po meczu i wszystkie siły na tą chwilę wrzucone są na sobotę. Jeśli chodzi o drugą część pytania, wracamy zaraz po meczu z Polonią Warszawa. Jacek Głowczyński, Trójmiasto.pl. Dzień dobry panom i do trenera pytanie. Najpierw taki wątek sentymentalny, bo pamiętam, rozmawialiśmy o tym przed meczem z Resowią, teraz Stal Rzeszów. Czy dla pana to jeszcze derby i czy pan pamięta coś z tych derbów rzeszowskich i czy to może był ten finał, co tam dużo karnych strzelaliście? Sentymentalny pewnie bardziej był albo tylko i wyłącznie w meczu z Resowią. Tutaj przyjeżdża Stal, która rzeczywiście jest też Rzeszowa, ale zupełnie podchodzę do tego na chłodno i dla mnie liczy się tylko i wyłącznie Lechia i jej zwycięstwo. Stal Rzeszów bardzo szanuję, Stal Rzeszów darzę dużym respektem i tak przygotowuję się sam do tego spotkania, jak i staram się przygotować moich zawodników. Myślę, że to co było, zupełnie się nie liczy. Liczy się tylko i wyłącznie sobotnie spotkanie przeciwko najbliższemu rywalowi. Mam nadzieję, że 3 punkty zostaną w Gdańsku. I drugie pytanie już konkretnie o Lechii w czasie tej przerwy dla reprezentacji. Lechia ma nowego dyrektora technicznego. Jak układają się panów relacje i czy coś zmieniło się w pana pracy? Dziękuję bardzo. Relacje układają się naprawdę bardzo dobrze. W momencie, kiedy Kevina nie było z nami, też ja miałem różne w głowie znaki zapytania, jak to będzie wyglądało, jak ta współpraca będzie się nam układać. Na tą chwilę mamy jednego więcej członka sztabu bardzo doświadczonego, członka sztabu, który bardzo dużo w piłce na najwyższym poziomie widział i myślę, że to doświadczenie, te jego inspiracje, które nam przekazuje nie tylko w sztabie, ale myślę, że też zawodnikom, powoduje znowu, że zrobimy kolejny kroczek, a może nawet i krok do przodu, jeśli chodzi o wszystkie aspekty techniczne, taktyczne, mentalne. Myślę, że tylko i wyłącznie na takiej współpracy mogę zyskać ja jako trener, ale przede wszystkim zyskuje drużyna. Dzień dobry, Tomek Kosowski, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Trenerze, chciałem się zapytać o ten aspekt, który być może, w którym przełożenie meczu w Warszawie może było pomocne, bo wiemy, że sytuacja kadrowa i zdrowotna zespołu była w ostatnich dniach no, dosyć trudna. Czy pod tym względem coś się poprawiło? No i przede wszystkim pytanie o Jana Biegańskiego, bo wiemy, że u niego są pewne problemy, też nie do końca wiadomo, jak ta kontuzja się dalej może rozwinąć, jak wygląda ta sytuacja? Jeśli chodzi o aspekty zdrowotne, nic się nie zmieniło względem tego, co było w Warszawie, co było przed meczem z Polonią. W sobotę wybiegniemy na boisko bez Janka Biegańskiego. Pod znakiem zapytania stoi występ Luisa Darigo. Także tutaj no nie ma żadnych plusów, jeśli chodzi o ten aspekt, że został mecz przełożony w Warszawie. Mamy tą samą kadrę, bo Dawid Bugaj również będzie przeciwko Stali Rzeszów musiał pauzować za żółte kartki, także nic się tutaj nie zmienia. Mam nadzieję tylko, że ten znak zapytania już jutro przy nazwisku Luisa będzie mniejszy. Jeżeli nie pomoże nam przeciwko Stali, no to pomoże nam przeciwko Polonii.
Jeśli chodzi o Janka, to może by się okazać taki kasus z Luisa Fernandeza, że za chwilę się dowiemy, że może iść dłuższa przerwa? No oby nie. Tutaj nasz sztab medyczny robi wszystko i naprawdę po raz kolejny trzeba im mocno podziękować. Robią wszystko chłopaki, żeby Janek doszedł do nas do treningu już w najbliższych dniach. Ostatnie, myślę, zabiegi, które są prowadzone, spowodują to, że Janek już od meczu, myślę, z Tychami będzie z nami. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tomek Galiński, Wirtualna Polska. To ja do Idwana pytanie, jak, no bo jest już parę miesięcy w Gdańsku i takie wrażenia i też osobiste i tak pod kątem drużynowym. Czy spodziewałeś się na przykład, nie wiem, większej liczby punktów, większej liczby zwycięstw, czy wiedziałeś, że to jest proces i to ten start Lechii w tym sezonie musi troszeczkę potrwać i to będzie tak wyglądało? No tak, kiedy ja переходив сюди, то я надіявся, що у нас все буде добре. Але я не сподівався і не думав про те, що це нова команда, це нові люди, і нам потрібен час для того, щоб зігратися і пізнати один одного, пізнати тренера, що він від нас вимагає. І що можу сказати, що з кожним тижнем, з кожним днем ми стаємо все більше зіграніші, більше впевненіші в собі. І я думаю, з наступного матчу ми повинні просто перемагати. Ми повинні показувати, хто ми є насправді. І повинні піднімати те місто, ту команду на те місце, яке вона заслуговує, на якому вона повинна бути. No tak, jak przychodziłem tutaj, no to się spodziewałem, że to jest nowa drużyna, która zaczyna dopiero się budować, więc musieliśmy się poznać, potrzebowaliśmy więcej czasu, potrzebowaliśmy czasu, żeby zrozumieć wymagania trenera sztabu szkoleniowego. Uważam, że te miesiące, te tygodnie, te dni, co razem przeżyliśmy do tej pory, to zgrywamy się, rozumiemy się coraz lepiej. Więc idzie to w dobrym kierunku i uważam, że od jutrzejszego, po jutrzejszego meczu to trzeba brać 3 punkty, trzeba wygrywać i od tego momentu już musimy pokazywać właściwą twarz, którą mamy. Jeżeli nie mamy więcej pytań, to dziękuję serdecznie za uwagę. Jeszcze króciutki pakiet informacji dla kibiców. Cały czas dostępne są bilety na to spotkanie na stronie internetowej bilety.lechia.pl. Bilety pojedyncze, ale także dwupak, czyli bilety na mecz ze Stalą Rzeszów oraz na mecz z Wisłą Kraków. Z kolei spotkanie ze Stalą Rzeszów, przypominam, najbliższa sobota, godzina 15 na Polsat plus Arena Gdańsk. To spotkanie obejrzą Państwo na platformie Pay Per View. Link znajdzie się pod tym nagraniem.